któregoś razu byłem na plaży nad Bałtykiem i zobaczyłem tam skarpetkę. Ta skarpetka bardzo dziwnie kontrastowała z tym, jak pięknie było na tej plaży. Zabrałem tą skarpetkę, ale potem zacząłem zauważać, że wszędzie dookoła są śmieci. Zacząłem je zbierać. I każdy ten śmieć opowiadał jakąś inną historię. Pomyślałem wtedy, że to jest chyba jakiś ciekawy temat, który zawsze mnie omijał, bo nigdy nie zadałem sobie pytania, jakie są nasze śmieci i gdzie one trafiają w ogóle. No i tak zrobiła się z tego książka. Mniej więcej od 2 lat diagnozuję u siebie chorobę, którą nazywam nerwicą ekologiczną. Tak jak wielu mieszkańców planety, noszę w sobie poczucie winy, że codziennie przykładam rękę do zagłady naszego świata. Próbuję zmieniać swój tryb życia, swoje przyzwyczajenia, a jednocześnie mam poczucie, że to wszystko i tak na nic. Wydaje mi się ciekawe w temacie śmieci to, że większość naszych śmieci to są przedmioty jednorazowe. Dziwny paradoks polega na tym, że te przedmioty są niezniszczalne i są już na zawsze i nie bardzo potrafimy sobie z tym problemem poradzić. 12 srok za ogon to jest moja druga książka. To jest taka książka o ptakach, ale też o ludziach, którzy się ptakami zajmują i ona trochę jest podsumowaniem mojej dziecięcej pasji i tego, że obserwowałem ptaki od 7 roku życia mniej więcej. Siłą rzeczy zauważałem różne inne rzeczy związane z ptakami, nie tylko same ptaki dookoła mnie, ale też szukałem tych ptaków w sztuce, w malarstwie, w filmie, w literaturze. I to wszystko w jakiś sposób znalazło odbicie w tej książce, plus jeszcze jakieś takie moje naturalne i też rodzinne inklinacje do szukania historii. Takie rzeczy też mnie zawsze interesowały i w jakiś sposób to też znalazło odbicie w tej książce. Stąd wzięły się na przykład historie o różnych dawnych ornitologach i o tym, jak kiedyś prowadzono takie badania. Nie wiem, czy mi się to udało, ale podjąłem ludzką próbę popatrzenia na miasto oczami ptaków. Czasami zastanawiam się, jak wygląda Warszawa oczami ptaków. Może miasto to dla nich naturalna część krajobrazu. Górskie łańcuchy osiedli, chłostane wiatrem turnie wieżowców i łagodne wzgórza kamienic. Dzikie, porośnięte mchami urwiska pustostanów, głębokie wąwozy ulic, skalne półki balkonów i parapetów, zarastające stepy nieużytków. Wydaje mi się, że obserwowanie przyrody może być czynnością grupową i stadną nawet, bo wtedy się też najwięcej uczymy, szczególnie jeżeli chodzimy obserwować z kimś, kto się na przyrodzie zna. I to jest najbardziej pouczające, to jest rodzaj wiedzy, której nigdy nie wydobędziemy z książek na przykład. Tylko taką wiedzę daje takie osobiste przeżycie rzeczywiście.